O, już wiecie, już się im odechce. Już im się odechciała ze mną walczyć. Czy wy to widzicie, moi widzowie? Już im się odechciała ze mną walczyć. To jeszcze po moich zabiegach, jak się wam dobiorę do dupy, to już się wam naprawdę odechce walczyć. Dobra, trochę mnie poharatał, ale nim też się musiałem zająć. Dobra, mam nadzieję, że ten Alastur jest w mieście. Bo jeśli jest, no to oznacza... To oznacza po prostu, że... Że są w potrzasku. A z tego co widziałem... Chyba, że mnie ci złodzieje okłamali. Nie, nie ma go w mieście, niedobrze. To on się przecież kręci. O ty zdrajco, Gilraen. Z wrogiem się bratasz? Z wrogiem się bratasz? Wy to widzieliście? Ale w sumie tu nie ma ani jednego demona. Więc troszkę macie nie fart. Na jakim jest poziomie? Ha! Pierwszy! Z czym do ludzi? Ty szans najmniejszych nie masz. A nie, jest jakiś demon jednak. No proszę, weź się... No Gilraen, zgotowałeś sobie piekiełko. A w sumie wiecie co? Ja wczytam autozapis. I się niech komputer zajmuje tym Gilraenem, bo ja raczej nie będę w stanie rozegrać tego lepiej niż komputer. No, i po demona. Obietnica dotrzymana. Miasta demonów odzyskane. No. Smoki wrócą. To teraz mamy do wyboru albo ich szukać po całej mapie, albo po prostu odblokowuje się tutaj ołtarz smoków i możemy sobie rekrutować smoki tutaj. Ja preferuję opcję numer 2. Ale w sumie wiecie co? Trochę mi to niepokoi, że Alastor się tu gdzieś dalej kręci. I że mnie zaatakował od najmniej spodziewanej strony. No, trzeba go będzie poszukać. A w sumie... Nie, mam go w dupie. Jak najszybciej rekrutuję smoki. A, właśnie. Proszę bardzo. A, muszę ulepszyć. Dobra, i teraz standardowo. Dobra, mam nadzieję, że... Gdzie jest ten Nymus? Znaczy Alastor. Mam nadzieję, że... Bo on jakiejś tam szczególnie słabej armii nie ma. Ale w sumie już nie ma się... Nie ma już jak się umacniać. A nie, tędy się szło. To pewnie... Dobra, wszystkie miasta muszę poumacniać. Jakie poumacniam, to już nic nie zrobi. Skicha się bardziej. Właśnie, te szmaragdowe smoki, co o nich mogę powiedzieć? Jedyne, że latają i mają odporność na magię na bazie ziemi. Czyli w sumie bardzo fajna jednostka, bo są odporne na przykład implozję. Albo grad meteorów, które są najlepszymi czarami w tej grze. To chyba nie podlega żadnej dyskusji. Kurde, żebym się mocno nie zdziwił. Może się zaciął w miejscu po prostu na Alastor cały. I tyle, no, a ja się niepotrzebnie przejmuję. O, chatka wiedźmy. Chwila, czy ja mam jakiś wolny slot? Mam, więc muszę zrobić save'a. Bo nie chcę, żeby mi dała byle co.
Ja jeszcze planuję, żebym miał Findan magii z magię tej. Jak się ona nazywała? Magię przywołania. A, ta umiejętność jest... Zobaczmy, czy z nimi wygram. No, wygram. Tylko jakim kosztem? 5 smoków. Proszę do mnie. Wiecie co? Darujcie mi już, proszę. Albo nie. Nie, zbiorę dla was te smoki. Skoro zaszedłem już tak daleko, to je pozbieram. A przynajmniej część. A, gracz czerwony został pokonany. Zapomniałem wspomnieć o tym, że na tej mapie trzeba mieć miasto, żeby przetrwać, a jeżeli się w ciągu tygodnia nie zdobędzie nowego, to arrivederci, proszę pana. No i w sumie już jest świetnie, nie muszę umacniać miast, bo już nie grozi mi atak ze strony gracza czerwonego. No i sobie poradziłem, no a ja panikowałem tak jak jakiś panikarz, jak jakaś ciota, yeah. Dobra. Ja tu zapiszę grę, bo mam tutaj dosyć ciężką bitwę przed sobą z mnóstwem diabłów. No nie, smoki, serio. Czy was coś pogrzało? Chowaj te smoki. Nie chcę ich wystawiać. Chociaż w sumie teraz to chyba był błąd, bo te diabły mnie zjedzą żywcem. Chociaż wątpię, szczerze. W sumie nie, to nie ma sensu. To nie ma najmniejszego sensu. Jebać te obeliski. Po prostu pozbieram te, które... Ile już mam ich? 5? To tam jeszcze były. O, już i dwa... O, jeszcze urosła ich ilość. Świetnie. Jeszcze pod ziemią jest kilka obelisków, ale naprawdę za tymi... Tu jest jeszcze jeden. Niepilnowany w dodatku. No se go zbiorę. Teraz to już mówię wam. Light. Zwykły light. Po prostu właśnie po mapie je zbieraj, bez żadnego zagrożenia. Zaraz takie pytanko, czy ja na... Nie no, raczej włączyłem Audacity. Test mikrofonu też był, no ja mam nadzieję, że się nic nie skraczy. Bo trochę mnie wysiłku kosztowało nagranie tego wszystkiego. Zresztą nowa wersja Frapsa, wszyscy zauważyłem, że wszystko nagrywa w jeden plik. Ma to swoje zalety, ale ma także wady. Nie jestem pewien, co się stanie, czy jak nagle mi się zrobi nieoczekiwany reboot systemu. O, tu jeszcze jest jeden. To jest już tamta wyspa. Dobra, czeka mi dużo pływania. Widzę. O, syreny... Nie chcę. Dobra, teraz popłyniemy tędy. A, tędy się do nas nie przyłączą, nawet o tym nie myślcie. Próbowałem, się nie przyłączyły, smaciarze. Tłum. Ty sobie jaj nawet nie rób. Tu jest pełno elfów natomiast z tego co widzę.
Dobra, rekrutujemy. Ale fajne jest to, że jeśli w tej misji zginą nam te smoki w jakiś sposób, że demony na przykład powybijały, to nic nie to nie jest nic straconego. Dobra, mniejsza, tracę trochę tych smoków, ale cel uświęca środki. Wypierdalaj. Oni są chyba z tygodnia, wiecie? Wszyscy są chyba z tygodnia. Pierwsze jest ich dużo, a po drugie jest ich mało. Ale to było logiczne zdanie, co nie? Ale odważni. Się im zachciało ze mną tłuc. Ile straciłem tych smoków? Naraz załączyła mi się ta muzyka z piasków, nie wiem czemu. No nie mówcie mi, że muszę was jeszcze pokonać. Scena robiłem, co nie? Wynocha. Się roi od różnych gówien w tych podziemiach. O, tam coś jest fajnego. Chociaż w sumie mana tak Findanowi za bardzo nie jest potrzebna. Chociaż może... Nie, horda to już nie. Może gdyby było jakieś mnóstwo, to jeszcze można byłoby dyskutować, ale nie horda. Nie ma mowy. Nie jestem głupi. A i tak muszę walczyć z jakąś tam hordą. No nic. Raz kozie bio. No i straciłem wszystkie smoki, ale zaraz będę jał nowe. Właśnie jestem ciekaw. Nie, tam to jest kolejne przejście, to wiem już. Dobra, przydałby mi się ktoś, kto mi doniósł posiłki. Albo wiecie co? Sam sobie je doniosę. Dziękuję bardzo. Co? Poziom many? Taki niski. W sobie many to mi starczy na przyzwanie. A stop! To jest studzienka. Ja jej nie zauważyłem. Ale jestem ślepy, co nie? Dobra. Jest teraz, wada tego wielka patcha jest taka, że teraz jak będę chciał przywołać istoty, to już zabiera, o widzicie, punkty ruchu. Strasznie to wkurwia. Ale cóż poradzić. Kilka, czyli musi być ich z 9. To jest też taki trik, jeżeli nie będziemy ich zbierać przez dłuższy czas, to ich liczba urośnie. Twórcą gry chyba nie chciało się tego za bardzo programować. Bo to jest ogólnie takie coś, że jeżeli przez długi czas nie ruszamy neutralnych, to ich siła rośnie. 5? Zgadzam się, ale... Dara, chyba jednak to oprogramowali, wiecie. Dobra, ale nic. Gdzie jest statek? Tutaj. Jeszcze spierzemy tutaj i nam zabraknie jednego. Bo ich chyba jest też... ich jest z 5, no. No teraz to będzie trochę taki nudny odcinek. Powiem wam szczerze, bo teraz nie będziemy nic innego robić, jak łazić po mapie i je zbierać. Ale przynajmniej nie musimy się przejmować tymi demonami. Spierdolonymi. Tylko jest, mnie zastanawia ciągle, gdzie był ten Alastor. On chyba stanął w miejscu i postarał mi się nie ruszać. Albo chyba wiem, chyba był tutaj, to wtedy był tam, ten koleś. Gdzieś się pływał w tej weftę. Pewnie tak to było. Mówię wam, na pewno tak to było. Yeah. Stop. Co ja z tą mam, Findanie?
Dobra, płyniemy. A wiem, jest nowy tydzień, ale na razie nie chce mi się za bardzo rekrutować, bo po co? A ciekawe, kto pilnuje te smoki. Bo wszystkie smoki są. Znaczy nie wszystkie, ale większość jest pilnowana. Chociaż w sumie te 19 smoków sobie powinno poradzić z. Znaczy 14 smoków to już nie jest byle co. A zwłaszcza szmaragdowych. To już w ogóle super. Właśnie kolejne utrudnienie tej misji. Nie wystarczą zielone smoki, muszą być szmaragdowe. Tak, muszą być szmaragdowe. Ten, nie, tędy nie przepłyniemy. Więc przepłyniemy se tędy. A i to jest nawet. Ta, to jest oddzielna wyspa, nie wiedziałem nawet. O, planetarium se weźmiemy. Bo już chyba nawet zostało udowodnione, że on stale podnosi na stałe tą moc. No. I u was tam będzie? No, wy chyba sobie jaja robicie, naprawdę? Tylko 3. Dobra, mniejsza. 3 plus. No, 17 mamy. Powinno styknąć. O, tu był jeszcze jeden obelisk, ale strzeżony przez druidy. Ale w sumie komputer powinien to bez strat przeprowadzić. Przeprowadzić ten atak. No bo ja sobie tego nie wyobrażam po prostu inaczej. Pa. Wiecie co, w sumie twórcy gry fajnie mieli pomysł na tą misję, tylko niestety troszkę za bardzo przegięli pałę z poziomem trudności. Nie. To w sumie mogłem ich ten. A, tutaj. Czyli musiałbym zrobić kolejne kółko, tak? Albo. A w sumie walczy się. Tutaj będę miał resztę smoków. Nawet nie będę musiał jak za bardzo do miasta wpływać. Se użyję spela. Zaktimela. Jo! No. No już powiem. No i już wygrałem misję w sumie. Tu spell, przywołanie. I proszę bardzo. Co za piękno i nadzieja. Szmaragdowe smoki znowu bronią Irolan. No już się tak nie podniecaj, Findanie. No. W końcu misja została zakończona. Ale to by było na dzisiaj na tyle, tak więc mówił Marshall i jeszcze wszystkim widzom miłego wieczoru.